Dzień dobry, kochani moi drodzy, witam w kolejnym odcinku z Simsów Trójki. Co się podziało, dlaczego taki tytuł dałam, że po prostu mi rząd zabrał konie, no tak właśnie było. Może wejdźmy sobie, ja zaraz wam wszystko wytłumaczę, bo też jestem bardzo zła, musiałam kombinować, żeby te konie odzyskać. No było grubo. Czekajcie, Candle, znajdźmy sobie, jeśli mieli punkty szczęścia życiowego, Candle, co? Candelabr? Co to jest w ogóle? Nie mam pojęcia. Kamień... Kamień wersja podwodna, no dobrze. O, znowu się zawiesiło, standard, to się zawsze tak zawiesza, nie? I nagle coś klikacie, a to nagle, o, jesteście już w swoim świecie, nie? Bynajmniej u mnie tak jest. O, dobra. Jesteśmy. Jak widzicie, nie jesteśmy w moim ranczu. Jesteśmy nie wiadomo gdzie. Znaczy, no, nie wiadomo gdzie. Wiadomo gdzie, bo zaraz wam pokażę, gdzie jesteśmy. Kurde, akurat noc została, ja nagrywam. Świetnie. Dwa dni w żałobie. To też wam zaraz wszystko wam wyjaśnię, o co chodzi. Podgląd mapy. No nie, musimy sobie dać faktycznie na super tempo. Kurde mol, no akurat teraz dali ciemność. Poczekajcie, ja sobie to ogarnę i zaraz do was wrócę. Dobra, więc kochani moi mili. Jesteśmy w innym miejscu. Tak się ono prezentuje. Tutaj w ogóle jakieś pastwisko, belesiana. Tutaj dom mamy, jakieś jeziorko, stajnie dla koni, nawet wybieg mini. Tutaj totalnie nie mam pojęcia, o co chodzi. Tu może jakieś kwiaty są, ogród. Auto zardzewiało, to już hit sezonu. Mamy tutaj drogę, kolejne gospodarstwo. A gdzie w ogóle się podziało moje rancho? Wejdźmy sobie właśnie na mapę. I uwaga, tu jest moje rancho. Tu jest moje rancho, które zostało zabrane. Znaczy w sumie ja specjalnie przeniosłam się, musiałam się wyprowadzić, bo... zaniedbywałam ponoć swoje zwierzęta, moje konie. I to jest w ogóle długa historia, ale ja nie byłam w stanie tego ogarnąć, bo zapisałam w złym momencie, jak ostatnio nagrywałam wam Simsy, to w złym momencie zapisałam, jak już ten gościu z rządu przyjechał i ja nie mogłam ogólnie nic zrobić. Potem jeszcze jakieś kody wpisywałam, żeby ten nastrój konią szybko zmienić na wesoły, ale i tak czy siak to już było. Nawet próbowałam tego gościa gdzieś wywalić, usunąć, też się nie dało. No i po prostu rząd mi zabrał konie. A wiecie, jak no, nie dbacie o konie, no to rząd je zabiera do adopcji, że tak to ujmę. No i potem dzwonię do tej adopcji, a się okazuje, że nie mogę adoptować. Dwa dni muszą minąć. No ale jak dwa dni poczekamy, to już tych koni może nie być, bo po prostu ktoś je zaadoptuje. Moją Hakamadę, Hurakana i tam tą klacz, co wykupiłam. No i niestety po prostu musiałam jakoś wykombinować, że się wyprowadzę. Wezmę jakąś inną simkę, dołączę do rodziny, której już nie ma zresztą, bo się jej pozbyłam. O, właśnie. Wzięłam się, wyprowadziłam do innego mieszkania. To, co miałam zapisaną postać z Wilberem i Sakamadą, o proszę bardzo, to dodałam do tej rodziny. Resztę członków rodziny zabiłam. Tak, jestem brutalna, słuchajcie. Dlatego tutaj konie na razie w żałobie są z moją simką. Musiałam tak to kombinować, że naprawdę to jest hit sezonu. Nawet nie chciałam być tego nagrywać, bo naprawdę to z 2-3 godzin robiłam, się wkurzałam, żeby odzyskać te konie. No bo kurde, robiłam Wilbera tyle czasu, Hakamadę w customie, i żeby ich nie odzyskać, no to słabo, nie? Więc musiałam się wyprowadzić, kupiłam inną simkę i okazało się, że ta inna simka może adoptować konie. Z czego Hakamadę Wilbera już ktoś adoptował, więc dobrze, że jakoś miałam ich zapisanych, to sobie właśnie do rodziny dałam i siebie też. Ale jeszcze nikt nie adoptował Hurakana, którego udało mi się ze schroniska właśnie wziąć. I tutaj właśnie się prezentuje, jest z nami. Ale niestety tej klaczy, co adoptowałam wcześniej, ją kupiłam, znaczy ja chyba ją kupiłam nawet z ośrodka jeździeckiego, nie udało mi się wziąć, bo ktoś ją po prostu już od razu chyba zaadoptował, nie wiem. Więc zaczynamy przygodę z nowym ranczem tutaj. Myślę, że tu bardziej konie są...
No mają warunki, tu Wilber w ogóle szedł do tego. No, widzicie, Wilber z powrotem ma irokeza, zaraz będę musiała to skustomować, żeby miał... Oj, jajku. Żeby miał swoją grzywę taką, jak ma teraz. Ale co jest zburzony? No to wyłaź, koniu. Właśnie, najgorzej, bo ja dam im bardzo dużą wolę. Trening do wyścigu, dawaj. I one i tak były smutne. Kurde mol. Dało ci się adoptować konia? A, tu w sensie chodzi o hurakana na pewno, dobra. No, myślę, że teraz konie będą mieć lepiej, bo tutaj ja ten Park Paradise chyba raczej się nie sprawdza, tak szczerze. Się nie sprawdził, no bo po prostu konie się gubiły tutaj, Simsy często. Jak miały tu tor, to one w ogóle nie, jak tu poszły, to nie wiedziały potem jak wracać, przez co pewnie głodne były itp. Więc ten Paddock Paradise się nie sprawdza w Simsach. No trudno. Mogłabym chyba się przeprowadzić do tego domu z powrotem, ale szczerze to nie wiem, nie chcę na razie. W sumie jak coś, to sobie wejdę tu na ujeżdżalnię, albo gdzieś tu ujeżdżalnię też możemy zrobić. Nie wiem w ogóle o co chodzi z tym. Jest jakiś rążownik, czy zagroda, wytyfy. Nawet macie taką plakietkę. A ciekawe, czy to jest moje. Poczekajcie, zobaczę. Tryb kupowania. Nie. To jest... Ej, to nie jest moje tu? Ale dziady, ja myślałam, że to też jest moje. Łe, kurde. I nawet to nie jest moje. To dziwne, straszne. Strasznie dziwne. A jak mam to kupić? Ja bym chciała to kupić i co teraz? Tutaj ten bok mamy. O! Ale przynajmniej mamy, zobaczcie, na plaży gdzieś tutaj bliziutko jeziora. No, podoba mi się ta lokalizacja. Tu ciekawe, co to za chatka jest tam. Dobra. Tutaj jest jakieś kolejne rancho chyba i tu. Kurde, jak ja mam to. Nie, muszę tryb jeszcze raz. O, tak wejść. Zobaczmy, tu jest jakaś chatka i ona też jest do kupienia. Ciekawe, czy to jest do kupienia. Na pewno. Albo tu jest jakaś rodzina. Kurde. Czekajcie, zaraz coś skminimy. Przeprowadź się, musimy kliknąć na telefon. Gdzie jestem? No ja jak zwykle w kimę poszłam. I tu dla dziecka był pokój. O lol. Kurde, ale spokojnie, dziecka nie było, nie uświęciłam dziecka, żeby nie było, jakieś dorośli ludzie tutaj mieszkali. Ja tą rodzinę, wiecie, postarzyłam. Dobra, wyłaź z tego łóżka. Dawaj. Wyłaź. Na szala! Maszala, dobra, tak. Ale co ty płaczesz? O, kup dodatkowy dom. Dobra, dzwoń tam. Dobra. No i co? Aha, fajnie, czyli nawet nie mogę domu kupić tutaj, czy co? Ewentualnie mogę to kupić, ale czemu nie mogę tego kupić, no? Może wiecie, jak się da cheatować tutaj te Simsy, żeby kupić, wiecie, tutaj te pastwisko, bo ja bym tutaj zrobiła takie pastwisko im duże, a nie, kurde, takie coś. Tu mogę kupić. A co to jest w ogóle? Słoneczna szopa. No ale do tej szopy będę jechać? To też nie. Tu ewentualnie jakieś dwa. I tyle. Tu mogę jeszcze w mieście. Nie, w mieście to nie. O, a tutaj w ogóle. Tutaj to jeszcze chyba nigdy nie miałam domu. Jak grałam. Tu chyba jest ten koniokrad, co mieszka, kurde. Ciekawe, czy jakieś konie tam ma. Tu jeszcze. Nie, no tu. I tutaj już nic nie ma. No kurde, mol, wróć. Nie, no wróć. Wróć. Czekaj, zobaczymy jeszcze, jakie opcje są. Biuro niech musi przeprowadzić się. Obejrzyj nieruchomości. A obejrzyj. Kup posiadłość. A skąd ma wiedzieć, gdzie co jest? Koszt. Obejrzyj. Posiadane. Teatr wodospadowy, czyli można kupić, poczekajcie. Teatr szpital, po co mam teatr szpital? Psia... Co? Psia jaskinia? Parcela nienazwana.
Ośrodek jakiś dziecki mogę za 115 tysięcy kupić. Kocia dżungla, dom pod kluczem. Dobra, nie mam. Nie wiem. Kurde, że są, nie są nazwane te tereny, kurde. Dobra, rób tam co chce, tabenek. Czy. Co jest grane? Czy on tam poszedł sobie? What? Ja mam w planach jeszcze raz zazierwić Hakamadę w dzisiejszym odcinku. I zmienić grzywę Wilbusiowi. Poczekaj, Wilber. No nie. Gdzie, co ja robię? Jedz lody. Dobra, jedz szybko te lody. Okej. I teraz... Nie dosiądź osiodła, edytuj siodło. Pięknie. A ten biega, patrzcie! Dobra, Wilber, dziadu. Ono tu. No, dawaj. Pięknie. Obym ja tego moda nie skasowała, bo ja w ogóle mody skasowałam, bo mi się zawieszało to wszystko. No, Wilbuś teraz ma sprzęt jasnozielony, kurde, rajdowy. No nie wiem, czy mu zmieniać, czy nie. Na razie może nie. Ale zmienimy grzywę, tak jak mówiłam. Grzywa, grzywa. Dawaj grzywę. Serek. Dobra. I szukamy teraz, która to była. To nie. O. To nie, wytyfy. Tyryryryn. Też nie. O, o, o. No nie, to też nie. Może na Fjorda? Ej, w ogóle Wilber jako Fjord hit. Nie, która to była? Ona miała takie przejście właśnie. Pamiętam, że była krótka taka niestety. O, o, o. What? To było to? Tylko, że Wilber ma na odwrót, nie? W sensie, że tu ma czarną, a tu ma białą. Kurde. To nie było to chyba. Albo skasowałam niechcący. No taką mu zostawię. Jakieś pasemka dziwne, to nie no. No nie denerwujcie mnie nawet, że ja skasowałam tą grzywę. Ja pitole, to w ogóle, to jest jakiś absurd. To dziwne to wygląda bardzo. No to to też łysy placek. To nie, jak zebra. No to też nie. Ja to skasowałam. Nie, a może ja na odwrót? Dobra, chyba, że to to było. Poczekajcie, ja głupia jestem w sumie. Czasem nie myślę. O. To tylko na odwrót. Tu jest czarne. Tu jest białe. O. O. O, będzie. No. No i teraz to ja rozumiem. Dobra. Coś takiej krótkiej nie ma, ale no trudno. Muszę jakąś dłuższą poszukać. W ogóle coś się zbagowało, patrzcie na te siodło, no tak żywa, trochę tak dziwnie wygląda. No dobra. Okej, okay, przyjmijmy to. Zobaczmy jeszcze na co dzień. Czy możemy zmienić kolor czepraka? Ale zostawmy ten jasny niebieski na razie. Wyścigi? Czekajcie, jeździectwo, wyścigi. To ja na wyścigi go ubiorę przecie, bo tak, jeździectwo to ma ten. Uzdę to mam. Nie. Co? Uzdę to ma taką? What? Ja plus jakiś halter. Kantar, wyścigi. No i teraz na wyścigi możemy go zrobić. Tyfy. Pewnie skoki też się pojawiają, jak on już potem będzie bardziej ogarnięty. Doświadczony. Dobra, bezwędzidłowe i cyk. Jasnozielony. Pięknie. Z czarnymi tymi okuciami. Dobra. Teraz co? Siodełko. O. Te mi się podoba. O. Nawet derka jest.
O, dobra. No i teraz... Gdzie jest czaprak? Kurde, ogłuchle przez tą muzykę. Panie, kto to tak głośno dał? Kurde, no zastanawiam się, ale to są... Dobra, zobaczmy to. O! No i będzie Zenek. O! No i teraz mega wygląda, no fajnie. Tylko jeszcze ochraniacze. Tylko ochraniacze to też poproszę jasno zielone. To czarne damy i czarne. No, no to pięknie. Picie, Wilmer będzie miał dwa zestawy. Przyjmij. A co dają mu taką głowę? Zrobiłam jak Arab? Nawet nie pamiętam. Dobre, dobre. Pięknie, no i teraz to Wilmer. Teraz mamy Wilbusia. Dobra, wsiadamy na hakamadę i jedziemy ją zaźrebić. Aha. Zabawa to nie to. Idź się napij, chłopie. Użyj. Dobra, użyj kibla, idź się umyj najpierw, może faktycznie. Gdzie on tam wlazł, hurakan? O nie, tylko proszę mi się tutaj nie ten, nie ten tego. Bo to jest swój źrebak, wiesz o tym? No właśnie. Okej, okay, dobra, już jestem czysta, bla bla bla. Dosiądź. Dawaj, bo czas płynie. Płynnie. Płynnie się dalej i płynnie się dalej. Chłopaj, siupaj. Aha, tyłem. To jest najlepsze. Dobra. I ona si- nie ma to jak siedzieć na tylnym łęku, nie? No ale cóż, właśnie. Kurde. No trochę mankamentów jest, ale nieważne. Idźmy teraz tak podgląd mapy. Dobrze, że mamy blisko, o! To szybko pójdzie. Reprodukuj klacz. Jeszcze bym niechcący strzelaj konia dała, ja pierdzielę. Reprodukuj klacz i start. Dawaj! Patrzcie, idziemy, tu jesteśmy. Jesteśmy! O, kto przyjechał? Mroźne sny? Nie nauczył się mieć, czy chcesz więcej. Co to są mroźne sny? Co to było? Jakieś mroźne sny mi dali. Patrzcie, jak ja jedę z tempem, to jak ja mam zdążyć? Ja pierdykam i zaraz mi zamkną. No świetnie. No dawaj. Chodź tam, bo zaraz mnie zamkną. O, jakie zawody. Dawaj. Pięknie. Jakieś zawody tam się odbywają. Szkoda, że nie można zobaczyć, co w środku jest. No dobra, mamy panów jako... jako mąż Hakamady. Nie no, mąż to nie. Kochanek bardziej. Kogo? Właśnie Kawatinę braliśmy chyba ostatnio. Z nim chyba żeśmy Hakamadę kryli i wyszedł hurakan. Tutaj widzę, że on niby ma... ale my szatą. Nie, nie chcemy szaty, no. Waligura, co to za imię w ogóle? Fala, schludny.
Wszyscy to są mieszańcy, no. No trudno. Może z kaskady. On taki trochę siwy jest. Ciekawe, czy ma odmianki. Bo ja bym chciała rybaczka z odmiankami, wiecie o co chodzi. No i fajnie było pokryć srokatem tym łojcem. A może fala? Taki Izabelek? Kaskadę. No kurde, ten kaskadę mnie kusi. Bolt. Bolt też fajny. Piorun. Dobra, weźmy tego kaskadę, nie? Zobaczymy. Lubi zawadę, schludny, śmiały. Dobra. Jeźdź, ogłuchłam. Nie płacz, Benek, poczekaj, weź ją. Rozsiodła ją. No nie wierzę. Kurde, wy mi nie płaczcie. No nie, no nie. Patrzcie, no nie zrobię. A ta co jest grane? Co tu się stało w ogóle? Ja nie wiem. Poczekajcie, opcje, bo ja tu potrzebuję teraz głośność. Trochę ten zmniejszyć. Dobra. Idźcie do domu, wiecie co? Idźcie do domu, naprawdę. O, poleciała. Super. Ale czekaj, czekaj, nie idź mi. Weź się najpierw rozsiodłaj. Pięknie. O nie, co? Nie podoba mi się ten głos. Hurakan właśnie poprawił. Dobra. Nie, no same dobre. Jak mi znowu zabiorą konie, to ja was zabiję normalnie. Musimy zrobić tak w sumie. Jak to się nazywał ten kot? Nie, nie, nie. Cheat. Czekajcie. Nie, nie, nie. Cheat, ale co to było jeszcze? Coś pomiędzy. I tak. Cheat enable true, ale jeszcze coś pomiędzy było. Patrzcie, no ja pozapominałam te kody. Czekajcie, muszę sobie sprawdzić. Dobra, to było coś w ten desen, dobra. I teraz... O! Pięknie. To i to się chyba shiftem? Właśnie nie pamiętam, czym to się usuwało? Właśnie, shiftem. Dawaj, usuj nastrój! Dobra. Tym musimy usunąć. Właśnie. Żeby nie było w żałobie, bo kurde. O. No i tak to ja mogę w Simsy grać, wiecie, bo przynajmniej zwierząt nie zabiorą. Że jestem złą matką. Pięknie. Proszę was bardzo, jesteście teraz weseli. Świetnie. Poczekajmy sobie na noc. Może coś tutaj zmienimy troszkę. Ja w ogóle bym zrobiła tutaj otwartą przestrzeń, nie? Tak szczerze, żeby te konie się nie gubiły, bo czasami wiecie, Simsy, ha, nie znam drogi, nie znam drogi, nie? Mają takie odklejki. Szkoda, że tego nie mam, bo tu bym taką jeżdżalnię fajną zrobiła.
Kurde, co to za muzyczka jakaś dziwna? Jakby ktoś mi konie miał kraść. No nic mi się nie wyświetla. Nic mi się nie wyświetla. No dobra. Weeper, a tu skoki. Może coś tutaj zrobimy, tylko byśmy musieli te jezioro usunąć. W ogóle, ja nie wiem jaki... What? Jaki jest sens ustawiania dwóch przeszkód? Kawaletki jakieś przeszkody, gdzie to nawet rozbiegu nie ma. Ja nie wiem, co chodzi, albo nas to by to zrobili, albo... Ja nie wiem. Taki mały wybieg tu. Tego nie mogę kupić, może faktycznie muszę ujeżdżalnię zrobić. Taką gdzieś osobno kupić ten teren faktycznie. Gdzie ja jestem? Jestem w domu. Dobra. O kurde, właśnie to są te duchy, widzicie? No. Co ich zabijam? Ja cię słucham, chcę nawiedzać dom. Poczekaj, szczotkuj. Nie szczotkuj go, weź zadzwoń najpierw. Właśnie. Kurde, że nie ma bliżej. Aha. To co, może kupię tu faktycznie tu obok mojego rancha to. I tu zrobimy taką ujeżdżalnię dużą, nie? No bo gdzie? Mogłabym też tu jeździć, ale to taki trochę kawał drogi jest. Tu jeszcze nie ma... No dawaj to, co mi szkodzi w ogóle? Co mi szkodzi? Zrobimy tu ujeżdżalnię, panie. Się nie stresuj. Dobrze. I tryb kupowania teraz. Pięknie. Jeszcze muszę wpisać kod 1. Serii, jak szybko być bogatym. Dobra. Szkoda, że w prawdziwym życiu ten kod nie działa, ale... Od czego byśmy zaczęli? Może tryb budowania bardziej, nie kupowania. O! Pokrycie terenu. Tylko może faktycznie najpierw sobie ogrodzenie wydzielę. Stop galopadzie? O! Takie fajne. Dobra. Po całości zróbmy, a co tam? Przynajmniej nikt nie będzie mi tu wchodził. Pożądany. Tam jest ładnie. Dobra, pięknie. No i becie, tutaj zrobimy bramkę. Bramkę i będzie. Z taką bramę. Ej, dobre! Nie no. Takie coś, o. To jest ładne. Podoba mi się to. Teraz musimy dać sobie piach i będzie. Jakoś pędzla, użyj pędzla kwadratowego. Żwir i piach. O. Co to? Chyba na ujeżdżalnię. To zgrabiony piasek. Aha. Czy ja wiem? Może lepiej ten. A nie ma większego? Narzędzie usuwanie. To może ten deser. Jak to? No wydawało mi się, że da się zwiększyć pokrycie terenu. Co jest? Duży i tyle. A, to trzeba się troszkę pobawić. Dobra. Czaję.
No teraz mam taką świadomość, że to wyszło takie wielkie, że ja pierdykam. No dobra. Wyposażenie rodziny. Nie, zwierzęta, niezbędne, wszystko, konie, o. I teraz szukamy sobie tutaj przeszkód. Ale coś ma o tych przeszkód. Co ja resztę pousuwałam, czy jaki ciur? Nie no, na pewno muszą być kawaletki. To jest pewne. O, dobra. Kawaletki, może kawaletki to na początku. Pięknie, nie ma to jak przy samym wejściu, ale cicho. Nic nie widzi. Pięknie. Dobrze, kawaletki. Po czym, o. Tu taka fajna przeszkoda. Tu mamy podkowę. Teraz ustawmy. Tak, jeszcze. Co tu jeszcze mamy? O. Tu kolejna przeszkoda. W tą stronę i w tą stronę. Te dwie naraz. Tutaj koń skoczył, prawda? Tu. Teraz jeszcze możemy w tą stronę zrobić. Tu już te zwykłe, że tak to ujmę. Dobra, czy my mamy... O, mur jeszcze. O, to mi się podoba. Jeszcze bardzo. Jeszcze są jakieś, czy po prostu zostały te zwykłe? Rób z wodą. Jeszcze takie coś. Tu chyba ogień jest z tego, co kojarzę, czy nie? No i tyle, jeśli chodzi o przeszkody. Jeszcze ta została. To może damy tak po prostu, o, albo na tej ścianie. W ten sposób. No, to pięknie. Będzie. O. Będzie. Kurde, panie, przyjeżdżamy na trening, proszę państwa. Tryb życia. Cudownie. O, co tu? Jakiś koń? What? Jakiś koń tu dziki był. Ty, albo z wiałką, mówił, tam ktoś biegnie. Ty, co jest grane? Dzikie konie. What? One chcą tu wejść? Co? Co? Patrzcie to. Ja mówię, zrobię ogrodzenie, nikt nie będzie wchodził. Tymczasem jakiś dziki koń. Ty, ten też chce wejść. What? Dziki koń! Daj obwąchać dłoń. Dalej, zobaczmy. Zobaczmy, czy się uda. No, chyba raczej nie. Ale... Czekaj, Benek! Aha. No i tyle, to by było na tyle. No goń dziada, no. O, oho. Dobra, uwaga. Daj przysmak, o. Przysmak najlepszy. Patrzcie, ja dzikiego konia ujarzmiam, patrzcie, no. A, to mi się podoba. Ładź i teraz jeszcze poklep po grzbiecie, zobaczymy. A co jak go oswoję, to on potem będzie mój? Taki pysk, który ma niekształtny. Ciekawe, czy to jest klacz, czy się nie klacz? Dobre pytanie. A, i poszedł. No to nara.
Teraz tak, zapraszam tu. Nie, to nie, to jest moje rancho. Idź tutaj. Poćwiczymy z Wilberem. A, to będzie mocne. Dobra, ja już jestem. O, Wilber też jest. I... No, 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 o właśnie, dosiądź, dosiądź, tak. Patrzcie, on przybiegł, a ja to skasowałam, no. Pięknie. Dobra, na sam koniec filmu. O kurde, już 30 minut nagrałam. Sorki, że to będzie taki długi filmik. Ale Simsy tak wciągają, mimo że ta gra ma tyle lat. Tak wciąga. Pięknie. O, jednak ten niebieski zestaw. Aha. W ogóle szczepion nie ma, nagle są. No dobrze. Pięknie. Co to było? Co jest grane? Wilber, gdy pierwszy raz na jego wsiądę, nie? Dobra, ćwicz skoki od razu. Co my się tam będziemy? Nie będziemy się... Co ja? Jadę jak jakaś pokraka. No niestety będę musiała wszystko od nowa robić, bo te wszystkie osiągi, co zapisałam sobie na ranczu, no poszło... No. Wiecie gdzie. Trzeba wszystko od nowa teraz. No całkiem fajnie to wygląda, wam szczerze powiem. Sobie chłopsamy. Co, 17 już jeszcze? No? Nie wiedziałam. On powinien to w ogóle nie skakać, tylko właśnie skusa ten. Po prostu przechodzić. No ale dobra, bez komentarza, nie? Dawaj! Opaj, Benek! Ja jeszcze bez kasku, te przerażenie. O, nagle idealnie. Patrzcie, jednak idealnie jeszcze tutaj. O, przy skoku. Po czym nagle garpnie. To jest hit. Dobra, zsiadamy i się żegnamy. O, daj, idź na plażę. Mogę iść na plażę. Wybierz się do paru. Daj koniowi wolne lejce. No. Gdzie pójdziemy, koniu? Aha. Czyli po prostu sobie Wilbuś biegnie, jak taki arabek. Czy on poszedł do wody? Tak! Nie no, cały Wilber, ja pierdykam. Żarcie, picie ważniejsze. Co tam? Super, daj koniowi wolne lejce. No, tymczasem Wilber, nie? Dobra, proszę państwa, z wami się żegnam. Dziękuję, że jesteście. Mamy prawie 10 tysięcy osób subskrypcji tutaj na tym kanale. Dziękuję, że naprawdę ktoś zechce mnie oglądać, szczególnie jak gram w gry. Ale to miło, miło mi bardzo. No i co? Widzimy się w kolejnym odcinku. Pa, pa!